Dzień dobry. Czas na nowy odcinek programu informacyjnego Świdnik TV. W dzisiejszym wydaniu opowiemy m.in. o nowej porodówce, powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta, wynikach sportowych AWI Świdnik oraz o planach na majówkę. 14 kwietnia Świdnicki Szpital udostępnił przyszłym mamom nowy oddział porodowy. 3 rodzinne sale porodowe, klimatyzowane pomieszczenia i nowoczesny sprzęt to kolejny etap programu Bezpieczna Mama, realizowanego w Świdnickim Szpitalu. Na cały projekt z budżetu miasta Świdnik przeznaczono 1,8 miliona złotych. Do dyspozycji rodzących pań będą m.in. wanna do imersji porodowej, nowoczesne łóżka porodowe i poporodowe z regulacją elektryczną. Co więcej, na czwarty kwartał planowana jest modernizacja oddziału położniczo-noworodkowego. Sam program nazywa się Bezpieczna Mama, powstanie nowej porodówki i modernizacja pomieszczeń w oddziale noworodkowym. To jest dla nas też ważne, dla mnie jako burmistrza, ponieważ takim niezmiernie ważnym sektorem naszych działań jest wspieranie mam, ale to jest wieloaspektowe. Porodówka, żłobki, przedszkola. I jak Państwo wiedzą, w ostatnim czasie wybudowaliśmy bardzo duży żłobek, a w tej chwili trwa budowa przedszkola przy naszym LO. W sumie miasto dało 1 800 000 w tych transzach. Oczywiście nie jest to zadanie miasta, tylko powiatu, no ale z tego będą korzystać mieszkanki Świdnika, więc ja nie patrzę w ten sposób, jaka instytucja co realizuje, tylko czy to jest potrzebne dla mieszkańców miasta i wtedy, jeżeli są możliwości prawne, to wspomagam razem z Radą. Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży miasta Świdnika. Tymi słowami rozpoczęła swoją kadencję Młodzieżowa Rada Miasta. Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia z rąk burmistrza Waldemara Jaksona, Marcina Dmowskiego, zastępcy burmistrza oraz Włodzimierza Radka, przewodniczącego Rady Miasta. Tak, rzeczywiście. No, troszeczkę to się opóźniło i powołanie Rady Młodzieżowej Rady Miasta przez COVID, no niestety dopiero w tej chwili się wydarzyło, ale jest to bardzo ważna inicjatywa. Przypomnę, że to nie jest pierwsza rada doradcza dla pana burmistrza, bo mamy już Radę Seniorów, mamy Radę Kobiet, mamy pełnomocnika do spraw przedsiębiorczych, no i kolejna młodzież. Dla nas to jest jakby olbrzymia kopalnia pomysłów, no i przede wszystkim bardzo nam zależy na tym, by miasto rozwijało się równomiernie w różnych kierunkach, zarówno dla seniorów, zarówno dla kobiet, dla wszystkich mieszkańców, ale też dla młodzieży. Więc bardzo liczymy na współpracę z młodymi osobami. Przypomnę, że jest to reprezentacja wszystkich szkół, zarówno miejskich, jak także powiatowych. To są młodzi ludzie chętni do działania, młodzi ludzie, którzy też zostali wybrani przez swoich kolegów. No, zaczynamy pracę. W parku przy ulicy Krępieckiej można dostrzec pozytywne zmiany. Jednak jak informują władze miasta, to jeszcze nie koniec. Będzie nie tylko miejscem do spacerowania, ale także legalnego grillowania. W parku przy ulicy Krępieckiej powstaje strefa piknikowa. Świdniczanie będą mogli się tu nie tylko spotkać, spędzić czas z bliskimi i rozpalić grilla. Prace nad strefą ruszyły w ubiegłym tygodniu. Pracownicy przedsiębiorstwa komunalnego Pegimek oraz Urzędu Miasta wyznaczyli miejsca, w których posadzono kilka gatunków drzew, traw i bylin. Ostatnim etapem przygotowania strefy piknikowej będą elementy małej architektury. Dla mieszkańców, którzy będą chcieli odpocząć na świeżym powietrzu, zostaną przygotowane grille, półokrągłe siedziska i stoły. Mieszkańcy Świdnika mogą już korzystać z stężni solankowej znajdującej się na terenie zielonego lofu przy parku Awia. Tężnia działa jak ogromny filtr powietrza.
filtruje wszystkie zanieczyszczenia i powoduje, że powietrze, które w niej wdychamy, jest mocno nawilżone i pozbawione szkodliwych substancji. Inhalacje w pobliżu tężni solankowej świetnie przeczyszczają drogi oddechowe, co sprawia, że aktywność ta jest polecana zwłaszcza mieszkańcom dużych miast, które borykają się na co dzień z problemem smogu. Solanka przyspiesza odbudowę oraz regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Regularne seanse w tężni solankowej mogą wspomagać leczenie stanów zapalnych zatok czy nieżytu nosa, a także wykazują działania relaksacyjne. Świąteczny prezent z najwyższej półki. Drużyna Polski Cukier Awia Świdnik awansowała do półfinału Tauron pierwszej ligi. Świdniczanie uzyskali awans, pokonując zespół Gwardii Wrocław odpowiednio 3-0 i 3-1. Kolejnym rywalem Świdniczan w walce o finał będzie MKS Będzin. Transmisję ze spotkania rewanżowego, rozgrywanego w Świdniku, będzie można oglądać w telewizji na kanale Polsat Sport 25 kwietnia o godzinie 20:30. Piłkarze Awi Świdnik stanęli na wysokości zadania i dali miejscowym kibicom wiele powodów do radości, wygrywając dwa ostatnie mecze ligowe. 13 kwietnia piłkarze przywieźli z Chełma komplet punktów, pokonując miejscową chełmiankę 1-0. 16 kwietnia Świdniczanie udali się do Krakowa na mecz z ówczesnym liderem ligi Krakowią 2. Również w tym spotkaniu gospodarze musieli uznać wyższość naszej drużyny. Awia Świdnik wygrała 2-1. Wydaje nam się, że po prostu zawodnicy ostatnie trzy mecze bardzo dobrze wchodzą mentalnie w każde spotkanie, ponieważ jeżeli chodzi o aspekty treningowe, to my z trenerem niewiele zmieniliśmy. Cały czas pracujemy tak samo, cały czas podobnie przygotowujemy się do kolejnego meczu. Natomiast w ostatnich spotkaniach od pierwszej do 90 minuty zawodnicy są mega skoncentrowani. Przede wszystkim w fazie bronienia bardzo dobrze zaczęliśmy funkcjonować. I wydaje mi się, że to jest taki główny powód tego, że już w ostatnich meczach inkasowaliśmy komplet punktów. Już za kilka dni zacznie się maj, a wraz z nim długo wyczekiwana majówka. Dla mieszkańców Świdnika zaplanowano 3 dni pełne zabawy i różnego rodzaju aktywności. 1 maja planowany jest piknik oraz mecz na miejskim stadionie. 1 maja to wyjątkowy dzień dla wszystkich sympatyków Awi Świdnik. To właśnie 1 maja 1952 roku klub zadebiutował w towarzyskim meczu ze Stalą FSC, czyli dzisiejszym Motorem Lublin. Ten mecz zakończył się wygraną 3-2 dla Świdniczan. Dzisiaj nasz jubilat ma już 70 lat i właśnie z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców i sympatyków Awi Świdnik na urodzinowy mecz, który zostanie rozegrany w ramach trzeciej ligi grupy czwartej. Mecz ten odbędzie się 1 maja o godzinie 17 na Stadionie Miejskim w Świdniku. Wiadomo i oczywistym jest, że każde urodziny wymagają wyjątkowej oprawy. Tym razem nie będzie inaczej i przewidzieliśmy dla naszych kibiców i sympatyków wiele atrakcji i niespodzianek. Dodam również, że dzięki uprzejmości burmistrza Świdnika, pana Waldemara Jacksona, wstęp na ten mecz będzie bezpłatny. Dlatego już dzisiaj zapraszam wszystkich przyjaciół, sympatyków Awi Świdnik na te wyjątkowe urodziny, które odbędą się na Stadionie Miejskim w Świdniku. Szczegółowe informacje będą dostępne dla naszych kibiców na naszych kanałach informacyjnych. Obserwujcie nas. 2 maja w Muszli Koncertowej Centrum Usług Społecznych planowana jest miejska potańcówka. Potańcówki w Muszli Centrum Usług Społecznych stały się nieodzownym elementem kulturowym Świdnika. Podczas zabawy starsi i młodsi Świdniczanie będą mogli wspólnie spędzić czas i poszaleć na parkiecie w rytm największych polskich i zagranicznych przebojów. O dobre nastroje zadba zespół Fraglesi. 3 maja na placu Konstytucji 3 maja odbędą się oficjalne obchody. W tym dniu będzie można nauczyć się poloneza, jak i spędzić czas na wspólnym pikniku. Święto Konstytucji 3 maja jest dla każdego Polaka wydarzeniem o dużym znaczeniu. Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku zawsze stara się uczcić Dzień 3 maja z najwyższym szacunkiem i przekazać młodszym pokoleniom wagę tego wydarzenia i historii Polski. Po uroczystej mszy świętej mieszkańcy udadzą się na Plac Konstytucji 3 maja, gdzie po uroczystościach oficjalnych zespół tańca ludowego Leszczyniacy wspólnie z Centrum Usług Społecznych oraz mieszkańcami zatańczy poloneza. Nie zabraknie również występów artystycznych. Zobaczymy leszczyniaków, helikopter z Brass Orkiestra, chór Arion oraz manie śpiewania. Wydarzeniom towarzyszyć będą liczne animacje dla dzieci i nie zabraknie również elementów solidarności z obywatelami Ukrainy. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Już w najbliższą sobotę, 23 kwietnia o godzinie 18 w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się koncert Świdnik Gospel Chór dla Ukrainy. W trakcie wydarzenia będzie można posłuchać specjalnych aranżacji utworów, w które wpisały się wołania różnych pokoleń o nadzieję, pokój i pojednanie. Cegiełki są dostępne w kasie Kina Lot, a ich minimalna wartość to 20 zł. Kwota zebrana podczas koncertu zostanie przekazana Komitetowi Pomocy SOS Solidarność na pomoc obywatelom Ukrainy. W niedzielę 24 kwietnia o godzinie 10:30 w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się wydarzenie Niedziela dla Rodziny. Uczestnicy wydarzenia zapoznają się z działalnością oraz ofertą grup artystycznych działających w Miejskim Ośrodku Kultury. Wystąpią m.in. Świdnicki Zespół Baletowy, Mania Śpiewania czy Zespół Tańca Nowoczesnego Fuchs. Organizatorom wydarzenia będzie bardzo miło gościć również rodziny z Ukrainy. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękujemy za uwagę i już teraz zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka.